ciekawe, bo ja też ostatnio dopiero taką decyzję podjęłam. A już tutaj w Warszawie jestem od stycznia, a tak naprawdę no, w nauczaniu co od 3 lat. Dopiero ostatnio, ja wiem, 2 miesiące temu może to było, gdy powiedziałam, Boże, ja nie chcę być obok, ja chcę być po prostu w środku, chcę być częścią. I to też było dla mnie takie duże przejście, ale... O, chcę wam powiedzieć coś. Sen, który miałam jakoś miesiąc temu. Oczywiście miałam takie opresje, żeby tego nie wychodzić i nie mówić, dlatego tu jestem. Jest mi z tym bardzo dobrze, że tu stoję. I trzymam ten mikrofon. Wyznanie wiary. Miałam taki sen. To się łączy z tym, co mówiła Iza. Iza, tam jest Iza, okej. Bo wiecie, ja byłam wychowana w religii, nie? I ja zawsze byłam nauczona na wszystko zasługiwać, na wszystko, na wszystko. I teraz widzę gdzieś tam, jak to się po kolei, wiecie, ze mnie wykorzenia. To jest naprawdę fascynujące, rewelacyjne to jest, ale ja myślałam, że z religią się rozprawić, to wiecie, o, poznałam łaskę, już wyszłam z religii, a tutaj no nie, tutaj łaska jest do tego tematu, do drugiego tematu, do kolejnego tematu i odkrywam sobie to ostatnio i miałam taki sen. Śniło mi się, kurczę, po prostu nie wierzę, że to, wierzę, że to mówię. Okej, okay. Było sobie morze, był ocean. Ja byłam w łodzi. Byłam w łodzi razem z moim mężem. I to jest dosyć ważne. Staliśmy jakby w tym kierunku, w kierunku jakby okna tej łodzi. A ta łódź gdzieś tam sobie, czy tam prom, cokolwiek, płynęła sobie tak. I jejku, chcę to powiedzieć tak składnie, a nie chaotycznie. A z tamtej strony, w tym kierunku, na który patrzyliśmy, szło tsunami, jakby, na nas. I to takie śmieszne, bo moja pierwsza myśl była taka, ochronię go, ochronić. W ogóle wiecie, ja, stara ja, to jest taka, że w ogóle chroni kogoś, nie? Ja w ogóle nieraz wchodziłam w rolę mężczyzny w związku. Ja zrobię, ja wyjdę z inicjatywą, ja coś tam, nie? I pierwsza moja myśl, ochronię go. Ale w tym śnie pobiegłam za niego i w ogóle, bo my już czekaliśmy na, wiecie, na uderzenie tego tsunami. I ja stanęłam za jego plecami i go podparłam. I ja w tym śnie zastanawiałam się, dlaczego ja to robię? Powinnam być na przodzie. A przecież stoję tak. I ja już, wiecie, ja już w ogóle w tym śnie doznałam objawienia kolejnego. Kolejny raz mi ten Duch Święty powiedział, że kobieta wspiera, będąc w ogóle za mężczyzną. I to nawet, to nie chodziło o to, że ja się za nim ukryłam. Ja się za nim nie ukryłam, to nie był strach. Ja pobiegłam go chronić jakby od tyłu, nie? Jakby nawet, nie wiem, w ogóle jeżeli macie tak dziewczyny, jak ja kiedyś miałam, silne kobiety, które, wiecie, po prostu potrafią bardzo wiele, są delikatne, ale jednocześnie bardzo silne, po prostu jak tarany, wiecie, o czym mówię. W ogóle my się musimy uczyć tej delikatności i czasami w ogóle odpuszczenia, co nie? No to była jedna ta rzecz, dla mnie po prostu mega rewelacyjna, że ja gdzieś tam z tyłu za nim stałam. On też stał tak, a ja za nim stałam tak i czekaliśmy na to uderzenie. No i w ogóle obydwoje głowy w dół. I tego uderzenia nie było. Ta łódź, ona się uniosła tak bardzo delikatnie i po jakiejś chwili ona się po prostu jakby odstawiła na plażę, nie? Ja byłam taka zdziwiona, ja w tym śnie wiedziałam, że to po prostu stało się coś niesamowitego, że to był jakiś cud. W ogóle mówię, Boże, dziękuję Ci, w ogóle ochroniłeś nas cudownie, wspaniale. W ogóle ten sen się skończył. Ja się obudziłam i zastanawiałam się, o co chodzi. Mówię, dobrze, wiedziałam, że to jest coś ważnego. I mówię, Boże, no okej, rozumiem. Jakiegoś cudu doświadczyłam w tym śnie. Tak, przecież wiem, że Ty jesteś Bogiem cudów. Wiem, że Ty możesz robić takie rzeczy, że podniosłeś tą łódkę i to tsunami nas ominęło. Ale chodziłam z tym snem. Modliłam się tak na językach, pytałam Ducha Świętego, czy jest coś więcej tam. Zapytałam go, czym było to tsunami. I w ogóle, wiecie co, za pierwszym razem jakby nie było odpowiedzi, a potem zadałam jeszcze raz to pytanie, chyba po pół godziny. I nagle mi przyszło do głowy łaską, do dziedziny miłości. A ja, wiecie, w ogóle mówię, co? Ale przecież to było zagrożenie. Nie? Wiecie, to było zagrożenie. Przecież to nam nie szło, na nas to szło. Ja zrozumiałam, że w ogóle Bóg mi powiedział, że On nie podniósł tej łodzi, żeby to tsunami nas ominęło, żebyśmy nie uderzyli, tylko to uderzenie tego tsunami, tej łaski było tak delikatne, pomimo tego, że my jakby się tego baliśmy,
No było tak delikatne i ono nas odstawiło tak naprawdę we bezpieczne miejsce, obydwoje. Wiecie, dla mnie to było niesamowite, bo ja mówię, Boże, w ogóle w pierwszym momencie mówię, jak to łaska, jak to? I mi się przypomniało, że ja przecież od miesiąca chodzę i się modlę o łaskę do w ogóle, wiecie, do różnych dziedzin mojego życia, także do dziedziny miłości. I powiem wam, w ogóle to jest tak bardzo niewygodne, dzielenie się tym, ale kocham was i po prostu chcę, żebyście też byli częścią mojego życia. Zawsze miałam tak, że jak mi się ktoś podobał, to już próbowałam zasłużyć na jego zainteresowanie. Co powiedzieć ciekawego, śmiesznego, jak sobie zażartować, żeby ta osoba chciała ze mną przebywać, co sobie kupić, żeby ładnie wyglądać, żeby mu się spodobać. Jak delikwent był, wiecie, sportowcem, no to zaraz były sportowe ciuszki. Jak był elegancikiem, to zaraz były eleganckie ciuszki. W ogóle wiecie, tam jakby nigdy nie było mnie. To są takie rzeczy, z których się można, wiecie, śmiać, nie? Ale to jest poważna sprawa, bo w ogóle przecież my w życiu, teraz do każdego z was, kto w ogóle się modli, wiecie, o męża i żonę. My w życiu mamy być sobą w Chrystusie, a nie się podporządkowywać pod kogoś. Miłość jest za darmo. I wiecie, Bóg w ogóle do mnie mówi ostatnio, miłość jest za darmo. Nie zasłużysz na czyjeś zainteresowanie, nie zrobisz tego. Próbujesz próbować, nie zrobisz, tylko się poranisz. I też bardzo mnie Duch Święty napomniał tym, że wiecie, kiedy przychodzi łaska, to sieci się rwą od ciężaru ryb. One się rwą. I ty wiesz, że na to nie zasłużyłeś, ale one się rwą. Dlatego w ogóle wiecie, Bóg ma dla nas taką dobroć i tyle błogosławieństwa, że my w cudzysłowie jakby te sieci to nawet nie są gotowe czasami, co nie? Topimy się czasami pod tym w jakiś taki sposób, nie negatywny, wiecie. I proszę was, wiem, że w ogóle wielu z nas czeka na miłość. Weźcie, w ogóle nie. Ja się ostatnio przez jakieś takie tam miesiące byłam tak zakręcona na tym temacie w jakiś sposób, w ogóle i na tym zasługiwaniu, że zatraciłam siebie. I ostatnio pytam siebie, jaka ja jestem. I w ogóle, żeby łaskę do tego tematu brać i w ogóle wszystko w swoim czasie będzie. Miłość jest po prostu. I się nie rozbudza wcześniej, tak jak Artur fajnie ostatnio mówił, nie rozbudzi się tego wcześniej ani nic. Ona po prostu jest. I tyle. I to jest super. Nie bójmy się tego wstrzymać.